W dniu 3 maja w Miejskim Centrum Kultury w Skarżysku został przeprowadzony otwarty majowy turniej szachowy z okazji 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Turniej został zorganizowany przez Miejskie Centrum Kultury w Skarżysku. Rozgrywki, do których przystąpiło 30 zawodników, zostały przeprowadzone systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Głównym sędzią turnieju był Aleksander Kędzierski, sędzią rundowym Tomasz Derlacz, dyrektorem turnieju Katarzyna Tambor. Zwycięzcą turnieju został Michał Choina, drugie miejsce zdobył Adam Choina, a trzecie Waldemar Brus. Najlepszym juniorem okazał się Mikołaj Koprowski. Zwycięzca turnieju i zdobywca drugiego miejsca otrzymali dyplomy, puchary oraz nagrodę pieniężną. Pozostali najlepsi zawodnicy turnieju zostali uhonorowani okolicznościowymi dyplomami, pucharami oraz nagrodami książkowymi. Wszyscy uczestnicy turnieju zostali poczęstowani słodkimi wypiekami ufundowanymi przez jedną z piekarni w Skarżysku. Wszyscy bawili się doskonale. Kolejna edycja turnieju oczywiście za rok.